my już wróciłyśmy do domu, wszyscy są w szkole, jakie to jest przyjemne uczucie, nie macie pojęcia. Albo macie, więc wiecie, jak wszyscy wychodzą, a wy możecie wrócić do domu, o ja... W takich momentach praca z domu jest niezastąpiona. No chyba, że macie takie miejsce, gdzie lubicie wyjść do pracy zupełnie z domu, no ale ja lubię ten moment właśnie takiej ciszy. Także wróciłyśmy właśnie do domu z Grace i chciałam wam powiedzieć o czymś, bo ostatnio nie powiedziałam w ostatnim vlogu, jak wspomniałam o królowej, słuchajcie. Dzisiaj jest dzień po pogrzebie. Wczoraj chciałam nagrywać vlog, ale w sumie dobrze, że go nie nagrywałam, bo ja spędziłam w sumie dzień oglądając pogrzeb. Niespodziewanie, nie spodziewałam się, że będę go oglądać, albo że będę go oglądać w całości. Robiłam sobie przy tym paznokcie, pracowałam przy komputerze, on po prostu sobie leciał, bo leciał przez wiele godzin. Zaczęłam go oglądać, jak byli blisko kościoła w Londynie. Także nie oglądałam od samiusieńkiego początku, tylko od momentu właśnie, jak już byli w trakcie procesji do kościoła. Także widziałam i mszę i wszystko. I słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, bo jak królowa zmarła ostatnio, właśnie, znaczy jak ostatnio, bo jak królowa zmarła, to ja na drugi dzień kupiłam trochę gazet i nie, nawet wam nie wspomniałam, w ogóle nie wiem, gdzie mój umysł wtedy był, ale chciałam wam pokazać, jak wyglądały u nas gazety. Także ja poszłam do sklepu powłoki i nie, poszłam wtedy wieczorem po mleko dla małej do sklepu i zobaczyłam, że są gazety i sobie pomyślałam, że to był znak, bo ja jestem świrem, jeśli chodzi o takie pamiątki. Znaczy nie chodzę, na przykład jakbym pojechała do Londynu, to nie zaczęłabym chodzić po gift shopach i kupować, nie kupowałabym tych wszystkich figurek na przykład. Tak samo było po ślubie Kate i Williama, a potem po Meghan i Harrym. Ale jeśli chodzi na przykład o gazetę, to tak, to wtedy na przykład myślę, że to będzie taki fajny, że to będzie taka fajna pamiątka na przykład za 20 lat, czy ileś tam, jak moje dzieci będą starsze, będą chciały zajrzeć do gazety, to nie będzie tylko okładki, ale będą widziały, co się innego też działo. Myślę, że to będzie i do szkoły fajne, i w takiej pamiątkowej formie. Także słuchajcie, pokażę wam, co kupiłam wtedy, ok? To było na drugi dzień po śmierci królowej, czyli 9 września. Słuchajcie, i tutaj tak, Daily Express, to jest Scottish Daily Express, wygląda tak. Ok, z tyłu jest też okładka. I tutaj jest wielki plakat królowej. Następną gazetą to było Glasgow Times. I w środku 32 strony są poświęcone właśnie królowej. W ogóle jak jesteście ciekawi, to wam powiem, ile te gazety kosztują też. Na przykład ten Scottish Daily Express kosztuje funta 10, no to może być ciekawe na przykład w kontekście właśnie później. Właśnie 9 września 2022. Glasgow Times tego samego dnia kosztuje 85 pensów. Dalej, następna gazeta to Daily Star of Scotland, 75 pensów, także tak wyglądała. I The Scottish Sun Souvenir Edition, czyli pamiątkowa edycja, i to kosztowało 80 pensów i proszę bardzo. W środku jest też 36 stron poświęconych właśnie królowej. No więc to było po jej śmierci, a teraz jest po pogrzebie i dzisiaj rano kupiłam tak, The Independent, który kosztuje ile? 70 pensów. The Herald, to jest taka duża gazeta. The Herald i kosztuje on funta 50 i w środku jest 20 stron poświęconych pogrzebowi. I ostatni, którą dzisiaj kupiłam, to The Guardian i The Guardian kosztował najwięcej, bo kosztował 2,50 i to jest właśnie te z pogrzebu, to dzisiaj jest 20 września 2022. No, także słuchajcie, ja pogrzeb oglądałam. Słuchajcie, jeszcze wam powiem w ramach ciekawostki, że wczoraj właśnie na dzień pogrzebu był tak zwany bank holiday zatwierdzony, czyli wszystko było zamknięte. Król Karol, kupił królowej Karolinie, król Karol zatwierdził bank holiday, żeby wszyscy mogli obejrzeć właśnie pogrzeb i po angielsku pay respect to the queen, czyli pożegnać się z królową. I wiecie co, ten pogrzeb był spektakularny. Szczerze powiedziawszy, tak jak powiedziałam, nie sądziłam, że będę go oglądała, a już tym bardziej w całości, ale jakbym na przykład pracowała gdzieś i taki był, i zobaczyłabym potem, że ten pogrzeb tak wyglądał, to trochę byłoby mi smutno, że nie mogłam go obejrzeć, bo ja mówię, jestem trochę sentymentalna do takich wartości historycznych, to było bardzo ważne wydarzenie w kontekście historii świata, także cieszyłam się, że mogłam go obejrzeć. Powiem wam, że było wzruszające.
ta skala tego pogrzebu, aż mogę się skórkę, skala tego pogrzebu, ta precyzja, to dopracowanie, to naprawdę było takie poruszające. Bardzo, bardzo mi się ten pogrzeb podobał. Także cieszę się, że go obejrzałam, że miałam okazję i że to zrobiłam. No, a teraz po prostu co? Tak jak już wcześniej powiedziałam, dla rodziny królewskiej rzeką się zmiany. Mniej lub bardziej zaczynają się już do tego przyzwyczajać, bo już minęło trochę czasu od jej śmierci. A ja chciałam wam jeszcze tylko właśnie powiedzieć, zanim zapomnę zupełnie. Nie wiem, jak to działa dalej, nie wgłębiałam się na przykład, jeśli chodzi o zmianę pieniędzy, bo przecież królowa Elżbieta jest na wszystkim. Ale właśnie też ze względu na tą zmianę między królową a królem, pokazują w mediach na przykład różne symbole dotyczące panowania. I ja na przykład wcześniej nie zwróciłam na to uwagi, a teraz zwrócę. Na przykład na skrzynkach pocztowych powinny być emblematy, które świadczą o panowaniu na przykład królowej Elżbiety, ale są też tak stare jak wtedy, kiedy panował jej ojciec król Karol VI. Nie, nie król Karol. Jak on się nazywał? Jezu, wiecie co? Nie pamiętam, jaki ojciec się nazywał. Wiem, że był szósty i wiem, że był królem. Ale teraz mi wypadł zupełnie z głowy, jaki ojciec się nazywał. Tak czy siak... George. George. Król George... Grzegorz, tak? Król George VI. Także wiem na przykład teraz, na co zwracać uwagę, jak będę miała jakąś skrzynkę pocztową. W ogóle słuchajcie, jest dzisiaj przepiękna pogoda, ale musimy czekać dzisiaj na... Chciałam powiedzieć na lekarza. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Na listonosza, bo ma mi chyba przyjść dzisiaj Glossy Box. Poza tym zamówiłam też tła na sesje świąteczne i według aktualizacji powinnam je dostać kilka dni temu, ale teraz był weekend i właśnie bank holiday, więc spodziewam się, że dzisiaj mogą przyjść, także nie chcę tego przegapić. No ale naprawdę jest pięknie na dworze, taka jesień jest przepiękna. Poza tym muszę jeszcze też uzupełnić Grace książeczkę, bo ona prowadzi jej taki scrapbook na jej pierwszy rok. Kiedyś kupowałam takie gotowe książki, w których się tylko tam wpisywało różne rzeczy, a teraz robię to sama. I właśnie muszę uzupełnić ostatnie aż 2 miesiące. Ale zdjęcia mi przypominają, mam też niektóre zapiski, albo na przykład zdjęcia robiłam tak, żeby pamiętać, co się kiedy wydarzyło. Także najważniejsze momenty podejrzewam, że będę w stanie sobie przypomnieć, kiedy się na przykład wydarzyło, kiedy jej ząbek wyszedł i tak dalej. Dla wszystkich tych z was, którzy myślą, że tak jeszcze się pamięta na całe życie, powodzenia. Prawda? Prawda? Tak, także muszę to zrobić i jeszcze też szafę muszę posprzątać, bo obiecuję sobie już od kilku tygodni, już nie mówię co od kilku miesięcy, ale już teraz tym bardziej, bo mam suszarkę tutaj mi stoi, ja już nie mam gdzie wsadzać tych ciuchów, one są po prostu tak, wiecie, wrzucone teraz. Poza tym mam tam bardzo dużo ciuchów, których nie noszę już od bardzo dawna i muszę się ich pozbyć albo coś, po prostu muszę, wiecie, man up i to zrobić. Taki jest plan? Czy wyjdzie, zobaczymy. Co nam powiesz, Myśku? Co nam powiesz? Tak. Słuchajcie, w końcu dostałam Glossy Box. Będę teraz nagrywać szybko dla was film. Mam nadzieję, że będzie jakiś krem do twarzy i może jakiś serum, albo przynajmniej jedno z dwóch, bo mi się oba skończyły. Słuchajcie, jest już dosyć późno w miesiącu, zawsze przychodzi w pierwszym tygodniu, a teraz przyszło praktycznie pod sam już i koniec. Także bardzo prawdopodobne, że zobaczycie ten film z Glossy Boxem, zanim zobaczycie tego vloga, bo będę chciała go szybko wrzucić. Także zabieram się za nagrywanie. Otworzyłam właśnie Glossy Box i nagrałam dla was film. Jestem pewna, że wrzucę te otwieranie paczki, zanim wrzucę tego vloga, także mogę wam pokazać, skoro już jesteśmy tutaj, co dostałam. Słuchajcie, to jest coś pięknego. Nie miałam balsamu do ciała, to co tutaj dostałam, tylko taki spray wcześniej, taką jakby nabłyszczającą mgiełkę, nie wiem, ale właśnie o tym zapachu, to jest taki zapach pomarańczowy, pomarańczowy z czymś, nie pamiętam z czym, ale słuchajcie, ten pomarańczowy zapach jest najpiękniejszym pomarańczowym zapachem, jaki w życiu czułam. Dostałam też mydełko do brwi, którego nie rozumiem, nic jeszcze nie rozumiem. Tutaj był gratis, takie właśnie maseczki pod oczy.
Dostałam też taki olejek do twarzy, którego musiałabym przeczytać bardziej, jak się używa. On jest w takiej rolce, ale to nie jest taki zapachowy, tylko właśnie do twarzy. Podejrzewam, że na noc będę go używać, chociaż on jest napisany, że jest radiant, czyli taki rozświetlający, więc nie jestem pewna. Tutaj jest cień do powiek. Słuchajcie, o zapachu rozświetlacza właściwie do twarzy i możliwe, że będę go tak właśnie używać. Bardzo się błyszczy, już tu starłam, ale zrobiłam sobie swatcha wcześniej. Tego dostałam puder prasowany z Belle Pierre, nie chcę go otwierać na razie, bo nie wiem, co z nim będzie jeszcze robić. Niech on sobie taki stoi zabezpieczony. Tutaj dostałam bezalkoholowy gin jako promocję. I jeszcze dostałam próbki z najnowszej kolekcji Huda Beauty, także spróbuję sobie. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego miesiąca, jeśli chodzi o Glossy Box. Bardzo. A Grace mi pomagała przez całe nagrywanie tego Glossy Boxa, prawda? Tak, musiała wszystko sprawdzić, niektóre rzeczy organoleptycznie. Wszystko trzeba było przebadać, tak? Pomacać, wytrzeszczeć. Tak, wszystko trzeba było sprawdzić. Muszę ją położyć spać i teraz kontempluję, czy położyć ją w wózku na drzemce, czy pójść się położyć z nią. Jest tak pięknie, ja mam tyle do zrobienia, a jednocześnie przydałby mi się sen. Nie wiem, co mam zrobić. Chciałam wam jeszcze pokazać coś, na co wpadłam ostatnio przy okazji urodzin Petera. Chciałam zrobić coś od dzieci, to znaczy chciałam, wiecie, zorganizować coś, żeby dzieci zrobiły dla Petera na urodziny. Ale nie mogło, nic mi nie przychodziło do głowy, słuchajcie, już tyle rzeczy zrobiłam, już przez tyle lat i tyle okazji zrobiłam naprawdę, mam wrażenie, wszystko. Także tym razem przyszło mi do głowy kupienie poduszki, takiej bez żadnych wzorów. Do tego musiałam kupić farbę do materiału, co mi akurat przysporzyło trochę jeżdżenia po sklepach. Kupiłam farbę do materiału i dzieci odbiły swoje rączki, właśnie zrobiliśmy tutaj taki kwiatek, Cornelia zrobiła wykończenia. I jeszcze potem domalowała jako symbol każdego dziecka motylki też, w tych kolorach, w których oni odbijali rączki. Tutaj widzicie też Grace na samym środku i stópcie. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna forma prezentu, takiego własnoręcznie robionego od dzieci dla rodzica. Bardzo mi się podoba. A tu z tyłu jeszcze napisali. Uśpiłam małą jednak na dworze w wózku, bo było takie piękne słońce i pomyślałam, że nie będę jednak tracić czasu na spanie, chociaż zawsze jak tak mówię, Peter do mnie mówi, żebym nie traktowała snu jako stratę czasu. Ale tak czy siak potrzebuję jednak zrobić kilka rzeczy, a że jestem sama, a że rzadko jestem sama i mała zasnęła, no to dobra. Posprzątam w szafie. Tak na szybko, nie będę się za bardzo rozwodzić, zobaczę co tam mam, wyciągnę rzeczy, których naprawdę nie chcę, których nie lubię, nie noszę, o niektórych zapomniałam, zobaczymy, niektóre może oddam dla Kory, może coś się nada, żeby wystawić na sprzedaż, muszę sobie chyba założyć konto na to Vinted. Wiecie co, ja sobie kiedyś założyłam konto na Vinted, jak tylko się Vinted pojawiło, bo były tutaj reklamy, to było bardzo popularne tutaj, ale mało osób z tego korzystało i to wyglądało w taki sposób, że nawet jak ktoś coś wystawiał na tym, to potem nie odpisywał, albo nikt do ciebie nie pisał, jak się odzywa, jak wystawiałaś coś, bo to było tak, że chyba po prostu ludzie to ściągali, a potem już zapominali, że to mają. Wiecie o co chodzi, ale to się zrobiło teraz bardzo popularne, widzę, więc może dam temu jeszcze jedną szansę. Muszę zrobić trochę miejsca, bo mi się drzwi nie zamykają w szafie. Kiedyś tak robiłam, że wymieniałam sezonowo ubrania w szafie. Miałam takie dwa pudła plastikowe i wymieniałam, na przykład wyciągałam zimowe rzeczy, tam wkładałam, a potem letnie i tak wiecie o co chodzi. A teraz wszystko trzymam tak jak jest, bo nie i w zimie potrafię założyć sweter i w lecie potrafię założyć krótki rękawek. Zresztą ja w ogóle teraz i zupełnie inaczej się ubieram niż kiedyś, bo się przyzwyczaiłam do temperatury, tutaj nie ma takich arktycznych zim, więc nie ma sensu też wymieniać całej szafy, ale muszę to zrobić jakoś optymalnie, żeby móc przynajmniej widzieć co tam mam. Poza tym mam tam bałagan, więc raz na jakiś czas należałoby to poskładać, wszystko jest po prostu powpychane, także szybciutko to zrobię i może uda mi się jeszcze popracować zanim się Grace obudzi. Jeszcze wam powiem tak, ogarnęłam sobie ostatnio VPN, bo nie miałam dostępu do wielu polskich rzeczy, a ja lubię jak coś mi leci w tle, nie oglądam telewizji jako takiej, ani nie słucham też radia jako takiego, chyba że SK Rock, najlepsze radio na świecie, najlepsze. I słuchajcie, jak już ogarnęłam to VPN, to sobie pomyślałam, że może nadrobię stracone ostatnie dwa sezony Hell's Kitchen i jak znalazłam stronę w Ameryce,
która ma te wszystkie helskie czyn, to patrzę, że jest bezproblemowo pełne wersje odcinków, pełne sezony od samego początku, więc zaczęłam oglądać od pierwszego. I słuchajcie, nawet nie byłam świadoma, że moim pierwszym sezonem, który ja oglądałam, tak który pamiętam, w Polsce jeszcze zanim tu przyjechałam, był sezon trzeci. Nie jestem pewna co do drugiego, ale na pewno oglądałam już sezon trzeci, który był w 2007 roku i jak tu przyjechałam właśnie i powiedziałam Piotrowi, bo ja go poznałam w 2009 roku, słuchajcie, Piotra poznałam w 2009 roku, jak mu powiedziałam, że właśnie lubię Hell's Kitchen, bo musiał lecieć jakiś nowy sezon i oglądałam, to on mi powiedział, a wiesz o tym, że Gordon Ramsay jest z Glasgow? No i słuchajcie, nie wiedziałam, absolutnie nie wiedziałam i gwoli prostowania nie jest dokładnie z Glasgow, jest, myślałam, że z Paisley długi czas, ale według internetu jest Johnson? Johnston? Jakoś tak się nazywa, to jest taka miejscowość blisko Glasgow, jest w takiej samej odległości co Paisley praktycznie, pociągiem można tam dojechać chyba w 15 minut, także to jest bardzo blisko Glasgow i to jest bardzo mała miejscowość, także no, kto by się spodziewał. Pokażę wam póki co, co znalazłam, co, o czym zapomniałam. Przed chwilą wam pokazałam moje dwie bluzy z uniwersytetu, ze studiów. Jeden jest personalizowany z moimi inicjałami, a druga jest taka ogólna bluza. Mam też dwie koszulki, słuchajcie, poczekajcie. Jeszcze mam dwie koszulki, tym razem personalizowane, ale z moim imieniem, właśnie ze studiów. Są pognieciona, no bo były w szafie. Jeszcze czarną wersję, takiej samej. Ja studiowałam psychologię, jeżeli jeszcze nie wiecie, to teraz już wiecie, studiowałam psychologię, skończyłam na Uniwersytecie w Glasgow. Także dwie moje koszulki wyglądają tak, tutaj znalazłam jeszcze z Celtiku, jakbyście się kiedyś zastanawiali, dostałam od Petera. I jeszcze mam na pamiątkę koszulkę, którą dostałam kiedyś od mojej siostry. A tył wygląda tak. Już od 2 godzin prawie i słuchajcie, spójrzcie, po prostu chciałam tylko pokazać, że jestem w czarnej D, pełno tych ciuchów jest, to chcę odświeżyć, po prostu chciałabym to zacząć nosić, a wiecie jak to długo leżało w szafie, zapomniane gdzieś tam, to chciałabym to wyprać i po prostu odświeżyć, to muszę przyłożyć szafki może na wieszak, to idzie po prostu kompletnie out, tam na rzeczy spadają jeszcze z szafy. Tu jestem w trakcie ogarniania tych wieszaków. Tutaj mam rzeczy, które zapytam się Kory najpierw, czy chcę, bo niektóre z nich bardzo lubię. Na przykład tą sukienkę, to jest jedna z moich ulubionych sukienek, ale ja już jestem na nią niestety troszkę za duża. Także mam kilka takich rzeczy, które bardzo jeszcze lubię i bym nosiła, gdyby nie fakt, że się w nich nie zmieszczę, a już nie będę się oszukiwać, nie będziemy się oszukiwać. Także zapytam się, czy coś chcę, jak nie chcę, to ewentualnie albo sprzedam, albo po prostu wsadzę do worka. No, tak jak powiedziałam, jestem w trakcie. A jeśli chodzi o tą szafę, to poszło nawet nie najgorzej, musiałam zmienić pozycję niektórych półek. Chciałam wam jeszcze pokazać, jak wygląda u nas kebab, czyli to jest kebab z kurczaka, są takie wielkie kawałki kurczaka z rożna. Do tego są też od razu wsadzone frytki, surówki, sos i to wszystko jest w takiej wielkiej, wielkiej picie. Dopiero teraz przy edycji filmu widzę, że nie nagrał mi się wstęp, w którym mówię wam, że to już jest następny dzień. Bardzo dużo czasu zajęło mi układanie tych ciuchów. Nie zdążyłam skończyć, zanim poszłam po chłopców. Kończyłam jeszcze, jak ich przyprowadziłam ze szkoły, a potem już mi się nic nie chciało. Miałam ochotę sobie z nimi posiedzieć, więc włączyliśmy Disney Plus i oglądaliśmy Pinokio. Dlatego nic wam już później nie nagrywałam wczoraj. Jak wyprałam sobie swetry, bo niektóre rzeczy wrzuciłam szybko do pralki, żeby je odświeżyć. I słuchajcie, wyprałam sobie pomadkę, którą mam na ustach właśnie. Bardzo fajny kolor. Jak ją zobaczyłam, to mi się aż fajnie zrobiło. Dobrze, jest szczelna. Nic się jej nie stało, na szczęście. Słuchajcie, teraz idę sobie do Lidla. Jestem w ogóle taka zmęczona, bo mała... O Jezu, to była straszna noc. Miała trochę zatkany nos, chyba ząbki może idą, może ją brzuszę, bo nie jestem pewna, ale nie spała. A przynajmniej nie cały czas. I jak ja szłam spać, ona normalnie stała na prostych nogach i tak stała na prostych nogach jeszcze przez 2 godziny. Czy ja ją kładłam, ale ona tak wstawała cały czas. Także
Straszna była ta noc, więc jestem zmęczona i założyłam sobie, że pójdę dzisiaj z nią na drzemkę, chociaż do tej drzemki to mogę faktycznie jeszcze paść, ale na ten moment czuję się przez to zmęczenie bardziej skupiona na tym, co mam zrobić, także na razie jest ok. Właśnie idziemy sobie do Lidla na spacer trochę, może zobaczę, co tam jest, przewietrzyć się trochę też i powiem wam, że jest tak ciepło, że ściągnęłam kurtkę. Tak przyjemnie, że ja muszę koniecznie ściągnąć ten podkoszulek, tą koszulkę i być w podkoszulku, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Będziemy teraz, tak, będziemy coś jeść, ale pokażę wam, co kupiłam. Słuchajcie, w ogóle jeszcze taka scena, a dobra, to wam powiem za chwilę. Buraczki ostatnio, miałam ochotę na zupę buraczkową, także może, a nóż mi się uda, tylko nie mam więcej warzyw, ale to nic, skoczę potem. Buraczki takie surowe nie są w każdym sklepie, także od razu kupiłam. Do tego mam przyprawy, czosnek i szałwie, nie będę się z tego tłumaczyć. Słoiczek jalapenos, czarne oliwki, malutkie takie cebulki. Jak nie próbowaliście jeszcze, a lubicie kwaśne, to bardzo wam polecam. Słuchajcie, ten relish czasem kupuję. Oczywiście mój ser, tutaj się jeszcze wrócę. Jogurt grecki dla małej. Mleko tutaj u nas jest w takich dużych baniakach. To ma 2,2 litra. 4 pinty, oczywiście jajka z wolnego wybiegu, marchewki organiczne, tym razem kupiłam organiczne, bo ładnie wyglądają, ale normalnie kupuję też normalne. Oczywiście mój ulubiony olej z rzepaku tłoczony na zimno. Tutaj kupiłam jakiś ser, którego nie jadłam wcześniej, ale bardzo ładnie wygląda i jest provolone z oregano. Jeśli chodzi o składniki, to wygląda na to, że jest tylko ser i troszkę oregano, także zaintrygowało mnie to, na pewno spróbujemy, bo ja uwielbiam sery. Oczywiście kupiłam też masło, bo jeszcze w Lidlu jest za funta 75, wszędzie indziej teraz już kosztuje przynajmniej 2, więc kupiłam kilka. Do tego kupiłam też ser kozi, taki jest kilka rodzajów koziego sera, ten jest taki bardziej miękki, także bardzo go lubię. Kupiłam mięso mielone z wołowiny i z wieprzowiny, bo będę robić spaghetti i oczywiście makaron do tego, rzodkiewki. Zaintrygował mnie ten melon, bardzo ładnie wyglądał. Parówki, też się nie będę tłumaczyć. I słuchajcie, coś, co zobaczyłam w zamrażarce i mnie bardzo ucieszyło. Znaczy, mogę to kupić cały dzień w Aździe na przykład, ale tu w Lidlu akurat przed moimi oczyma było, ukazało się brukselka, którą absolutnie uwielbiam. I jeśli chodzi o brukselkę, to jest na nią sezon w zimie i ona jest wtedy najtańsza i najlepsza. Cały rok można ją kupić i ona kosztuje wtedy horrendalne jakieś pieniądze, a to kosztowało funta 20 za kilogram mrożonej, także to jest najlepsza opcja, bo wtedy nie mam tej presji czasu, kiedy muszę ją zużyć. Chodzi mi o, wiecie, że jutro, dzisiaj czy kiedy tam, ale podejrzewam, że dzisiaj i tak ją gotuję. Do tego kupiłam, czego nigdy nie robię i nie wiem, czy one są dobre, kupiłam knedle ze śliwkami. Jeśli chodzi o polski produkt, do tego oczywiście śliwki i chusteczki dla małej. Zakupy nie byłyby kompletne, gdybym nie kupiła kwiatów. Kupiłam takie piękne białe róże za 2,29. W Lidlu są dosyć, i w Aldi są dosyć atrakcyjne te ceny. Do tego kupiłam takie gladioli, nie wiem, jak to się po polsku mówi, czy to jest to samo. One kosztują 2 funty, także nie jest źle, bardzo je lubię, pięknie wyglądają. Jak wracałam do domu, jeszcze zeszłam po szkockie bułki i teraz wam coś powiem. W tym sklepie, gdzie były te szkockie bułki, jak szłam do domu, zobaczyłam przy wejściu, że jest przecena na kwiaty. I to były właśnie takie białe róże, stały przy wejściu i kosztowały 78 pensów za taki pęczek, taki jak tutaj. Pomyślałam sobie, jasny gwint, dopiero co kupiłam, tutaj są przecenione, ale słuchajcie, idę do kasy, wziąłam sobie 2 bukiety, myślę, że zrobię taki większy, idę do kasy i się okazuje, że nie mogę ich kupić, bo data na kwiatach była do wczoraj i oni...
I oni już nie mogą mi tego sprzedać, czujecie? I powiedzieli, że muszą to wyrzucić. Nie mogę tego wziąć, oni to muszą wyrzucić. W Lidlu i w Aldi wciąż tak robią. Cały czas słyszę w mediach, social mediach, że Lidl, że sprzedają takie pudełka z rana, warzyw, które już są na pograniczu tego, że mogą być niedobre, już są na pograniczu tego, że muszą je wyrzucić, więc robią takie paczki jakby i one są sprzedawane za jakieś śmieszne pieniądze. Po pierwsze, widziałam to dwa razy, po drugie, te rzeczy w tych pudełkach były w takim stanie, że sklep powinien się wstydzić, a po trzecie, tego już nie ma. I wciąż widzę, jak wyrzucają jedzenie do tych wielkich kontenerów i ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że tego wciąż nikt nie zbojkotował. Jak to jest możliwe? Słuchajcie, a propos tego syra, co kupiłam do piekarnika, bo w tych właśnie glinianych zawsze można się domyślić, że to jest na ciepło. Kupiłam ostatnio w Aldi fetę, już kiedyś kupiłam ten ser i jest przepyszny, znaczy fetę oczywiście większość z nas zna, ale chodzi o ten właśnie do jedzenia na ciepło, jest przepyszny. Ja w ogóle mam słabość do serów, jeżeli jeszcze nie zauważyliście, polecam serdecznie. Słuchajcie, fantastyczna wiadomość, nic ważnego, szczerze powiedziawszy. Chodzi o to, że sprawdziłam, mówiłam wam w kilku vlogach, że ten sklep, który tak bardzo lubię, jest wciąż zamknięty i on chyba wciąż jest zamknięty, tam nie byłam od kilku dni, więc może się coś zmieniło, ale sprawdziłam na mapie, gdzie jest następny i jest niedaleko mnie i jest, pamiętam, widziałam go, jak go budowali, bo jest nowy i jest duży, więc chciałabym sprawdzić, bo wiem, że mam dekoracje jesienne, wiem, że gdzieś się wsadziłam, mam nadzieję, że są w szafce w domu, nie na strychu, więc może jakby się uda dosięgnąć, to sprawdzę, co mam, może wezmę was na zakupy do Home Bargains, żeby dokupić resztę. Dojechaliśmy, słuchajcie, a cieszę się jako dziecko po prostu. Dziękuję. Cieszę się jak dziecko na Boże Narodzenie. Słuchajcie, zaraz samochód robi dziwny dźwięk, zawsze robi, ale nie będę czekać, bo idziemy do środka, już jest dosyć późno. Pekalna niesiuła. Nie wiem, czy już wcześniej mówiłam, bo poszłam spać na jakiś czas, że właśnie zobaczyłam na Google Maps, gdzie jest następny Home Bargains i pokazało mi po drugiej stronie ulicy od naszego parku, do którego często chodzimy, w którym robię ostatnio też zdjęcia. I myślę sobie, no nie wierzę, ale ja po prostu parkowałam zawsze od drugiej strony i podjechaliśmy teraz. Sprawdziłam, bo musiałam pojechać po benzynę, wciąż tamten sklep koło mnie jest zamknięty, więc postanowiłam kupić dekoracje jesienne. Więc idziemy do środka zobaczyć coś w środku, bo nawet nie jestem pewna, czy asortyment jest taki, wiecie, niesamowity. Możliwe, że nie ma tutaj dużo rzeczy, nie wiem. Idziemy sprawdzić. I jeszcze Tesco mam tam za sobą. Tak, także też super, bo to Tesco, który jest koło mnie, nie lubię go. Macie też czasem tak, że na przykład sklepowi nie jest równy. Moje ulubione Tesco zamknęli z jakichś tam powodów, a to Tesco, które jest najbliżej mnie, nie znoszę w nim robić zakupów. Listen.
pokażę wam, co kupiłam, zanim pojadę do domu. Mam nadzieję, że słychać mnie wyraźnie mimo wiatru. Słuchajcie, tu jest taka plastikowa wieża trzech dyń. Już kiedyś to widziałam, nigdy tego nie kupowałam, ale teraz wzięłam. Kupiłam świeczkę jesienną, no bo kurczę, dlaczego nie. Do tego wzięłam, słuchajcie, zabawkę dla Grace, taką wieżę. Do tego wzięłam jej na podobnej zasadzie takie kubki, które są z dziurkami, też można wziąć je do wanny, można sobie je układać, także wzięłam to, bo widziałam. Jeśli jesteście ciekawi, to powiem wam, jakie są ceny tych rzeczy w ogóle. To było 12,99 ta wieża, w funtach oczywiście wszystko jest. To kosztowało 8 funtów, to kosztowało 4 funty. Kupiłam wodę, bo mały chciał pić. Woda kosztowała chyba funta 30. Tutaj wzięłam żel do mycia twarzy za 3,50. Tutaj wzięłam trochę kremów do twarzy, dla kolory, dla siebie, serum z kwasem hialuronowym. Jalapenos, chciałam zobaczyć, czy to są te, które lubię, bo nie mogłam coś znaleźć. Papryczki chili też i już wiaderko na Halloween, tylko było jedno pomarańczowe, więc wzięłam na razie jedno. Słuchajcie, idziemy dalej, bo doszłam w końcu do folderu, który kiedyś chciałam kupić, a nie znalazłam. Więc dla Jacka, spineczki dla Grace, tym razem takie, no prześliczne. Activity Books, czyli te akurat mają też naklejki, właśnie z Pepą, chłopcy lubią. I dla Colina i dla Jacka po jednym, drugą mam tam na dnie. Do tego wzięłam Halloweenowy Activity Pack, czyli tam są jakieś kolorowanki, książeczka, jeszcze nie otwierałam oczywiście, kredki i tak dalej, dwa takie same. Activity Books kosztowały 89 pensów za każde, spinki kosztowały 50 pensów. To Halloweenowe kosztowało funta 50 każde. Więc koszt kosztował, ten folder kosztował, zdaje się, funta, jeżeli to był ten, a jeśli nie, no to 90 pensów. Tutaj takie coś wziąłam, dekoracje, bo ja mnie od razu wyobraźnia poniosła, jeśli chodzi o święta i o moje zdjęcia. Takie drzwi dla elfa, ale takie wielkie, także bardzo mi się podobało. Nie pamiętam, ile to kosztowało, 5 albo 6 funtów. I właśnie druga część. I słuchajcie, jeśli chodzi o te sanki, te sanie tutaj takie, to ja już widziałam w tamtym roku online, ale u mnie w sklepie ich nie było, w tym moim właśnie Home Bargains, który jest teraz zamknięty. A dostawa była kosmiczna. Dlatego ja ich nie wzięłam wcześniej i chciałam je też zobaczyć, jak one na żywo wyglądają i powiem wam, że wyglądają naprawdę super. One są takiej wielkości, że tutaj małe dziecko spokojnie może sobie usiąść. Solidne, są takie stabilne, takie super, naprawdę są ekstra, zwłaszcza jakby ktoś trzymał z przodu, to, no to sesji będzie idealne. Te sanie kosztowały 29,90.